Rafał, przed nami mecz drugiej kolejki nowego sezonu PKO BP Ekstraklasy. Już w niedzielę gramy w Poznaniu z miejscowym Lechem. Jesteście już po kilku treningach w tym tygodniu. Jak nastroje przed nadchodzącym nas spotkaniem? Na pewno jest duża koncentracja, duże skupienie na tym, że jedziemy do Poznania, żeby pokazać się z dobrej strony. Wiem, że to jest mocny zespół, który gra w pucharach i na pewno nie będzie łatwo. Ale chcemy zrobić swoje, chcemy pokazać się z dobrej strony i walczyć o 3 punkty. Lech w czwartek rozegrał mecz Ligi Konferencji Europy. Czy Wam, piłkarzom, robi to jakąś różnicę, że oni przygotowywali się jeszcze do jednego spotkania w tygodniu, a Wy konkretnie do meczu w Poznaniu, czy niekoniecznie nie patrzycie na to? Nie, generalnie skupiamy się na sobie. To jest problem Lecha, że ma jeden mecz więcej w tygodniu, a my przygotowujemy się do meczu tak jak do każdego innego i wiemy, co mamy robić, wiemy, co chcemy robić na boisku i myślę, że trener odpowiednio nas przygotuje, żeby pokazać się, tak jak wspomniałem, z dobrej strony.